Czym powinien się wyróżniać marszałek i wicemarszałek Sejmu RP? W jaki sposób powinien prowadzić obrady Sejmu? Jakie powinien posiadać cechy? No cóż, na pewno nie takie, jakie posiada wicemarszałek Małgorzata Gosiewska, ale o tym powiem coś więcej za chwilę. Wicemarszałek, podobnie jak marszałek Sejmu, powinien być przede wszystkim dobrym gospodarzem. W mojej opinii oznacza to dbanie o wysoki poziom debaty publicznej, o godne zachowanie uczestników posiedzeń Sejmu oraz o utrzymywanie dobrej, przyjaznej i kulturalnej atmosfery. Jeśli jest taka potrzeba, marszałek lub wicemarszałek powinien dyscyplinować osoby, które naruszają powagę Sejmu lub regulamin Sejmu. Biorąc pod uwagę ostatnie 3 kadencje Sejmu, takim dobrym gospodarzem był pan Stanisław Tyszka oraz obecny wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty. Najbardziej jednak przypadł mi do gustu sposób prowadzenia obrad przez marszałka Marka Kuchcińskiego. Jeszcze zgłosił się pan poseł Tadeusz Cymański, Prawo i Sprawiedliwość. Tylko ja bym prosił wszystkie kluby i państwa posłów, żeby zgodnie z obyczajem przyjętym wiele kadencji temu zgłaszać wcześniej chęć zadania pytania, a nie poprzez nakręcanie się, że tak powiem. Przepraszam za to. Panie marszałku. Pan poseł Tadeusz Cymański. Akuratnie to nie dotyczy pana posła Cymańskiego. Nie jestem nakręcony. Pilnował porządku na sali plenarnej, bardzo często pozwalał posłom wypowiedzieć się do końca, skończyć myśl. Nawet po przekroczeniu czasu na przykład zadanie pytania potrafił rozśmieszyć, ale również ustawić do pionu bez zbędnego gadania. Przed chwilą kolega poseł mówił o żenującej debacie w Parlamencie Europejskim. Szanowni Państwo, żenująca debata w sprawie Trybunału Konstytucyjnego trwa od początku tej kadencji u nas w kraju. Pan pozwoli, panie marszałku. Panie pośle, bo będę jednak musiał uznać, że pan prowadzi. Mówimy o wrogach ze wschodu i zachodu. Sami jesteśmy wrogami wobec własnego narodu, własnej ojczyzny, prowadząc w taki sposób debatę. Niech mi pan. Panie pośle, proszę mi powiedzieć, jakiej treści jest wniosek formalny? Jakiej treści jest. Proszę Państwa, proszę powiedzieć mi, jakiej treści jest wniosek formalny. Panie pośle, nadal uniemożliwia pan prowadzenie obrad. Na podstawie artykułu 175 ust. 5 podejmuję decyzję o wykluczeniu pana z posiedzenia Sejmu. I zgodnie z regulaminem Sejmu proszę opuścić mównicę. Kompletnym przeciwieństwem marszałka Marka Kuchcińskiego był wicemarszałek Stefan Niesiołowski, który wyróżniał się wyjątkowym chamstwem, arogancją i butą. Dziękuję panu posłowi. Minęła minuta, dziękuję panu. Dziękuję panu, minęła minuta. Zachowywane. Skończył pan. Efektem tych pańskich zaniechań. Proszę zejść z trybuny. Proszę zejść z trybuny, panie pośle. Nikt pana nie słucha. Panie marszałku, są tacy, którzy słuchają. To może na korytarz pan wyjdzie i pana posłuchają. W mojej opinii dzisiaj najgorszym gospodarzem w Sejmie jest pani Małgorzata Gosiewska, która co prawda nie czepia się każdego obecnego na sali posła opozycji, tak jak kiedyś robił to wicemarszałek Niesiołowski, ale ma ona swojego ulubieńca, do którego lubi się w chamski sposób odezwać. Państwo doprowadziliście przez te ostatnie 2 lata do skokowej destrukcji. No przecież doprowadziliście do tego, że są rodziny, w których dziadkowie już kolejny sezon nie spotkali się z wnukami na święta. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle, czas minął. Pan poseł Tomasz Zimoch w imieniu Polski 2050, bardzo proszę. Jak widać, proces resocjalizacji przydałby się nie tylko młodym ludziom. Bardzo proszę. Panie pośle, tu nawet resocjalizacja by nie pomogła i lekarz, i w ogóle inne rzeczy również. Bardzo proszę, panie pośle. Teraz pani marszałek, Wysoki Sejmie. Proszę uspokoić się, może zażyć leki i wysłuchać kolejnego wystąpienia. Bardzo proszę, panie pośle. Chcę tylko jedną rzecz powiedzieć do pana posła Brauna, że to nie COVID spowodował i lockdown, że dzieci... Pani poseł, jesteśmy w to punkcie pytania. Pytania do ministra. Bardzo proszę. Proszę nie wrzeszczeć. Dobrze. Panie pośle, z ławy. Pani poseł... Ale przemoc w rodzinie, która się czego zmowa. Pan dziękuję poseł bardzo. Wrzeszczy jak zwykle. Leki nie skutkują? Nie skutkują leki? To wziąć, proszę zmienić inne albo lekarza.
Pani poseł Teresa Wargocka, Prawo i Sprawiedliwość, bardzo proszę. Zakłóca pan posiedzenie Sejmu. Pan Grzegorz rzeczywiście nie powinien krzyczeć z ław sejmowych, ale z drugiej strony wicemarszałek Gosiewska powinna zareagować w inny, bardziej odpowiedni i kulturalny sposób. Zresztą ogólnie reakcje wicemarszałek są najczęściej nieadekwatne do sytuacji. Stop ukrainizacji Polski. Nie przesiedleńców, tylko ludzie, którzy uciekają przed wojną, przed barbarzyństwem rosyjskim. Pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050. Jasne, jasne, panie pośle. Do Moskwy. Do Moskwy. Do Moskwy. W oborze to pan siedzi. Proszę tę słomę z butów powyciągać. Panie pośle Suchoń, bardzo proszę. Ja mam pytanie do pana posła, który jest przedstawicielem wnioskodawców. Proszę o zachowanie spokoju. Elementarna przyzwoitość, panie pośle. Nie, to mówi pan o czymś, czego tam pan nigdy nie miał, więc... Panie pośle, do rzeczy. Jeżeli siły sprzeciwiające się ukrainizacji Polski mają takie możliwości, żeby sztucznie nabijać osiągi dziękuję jednego... Dziękuję bardzo, panie pośle. Dziękuję bardzo, zakończył pan. Czas minął. Ja bym dała stop klakierom Putina i to może by wyjaśniło pana problem. Bardzo proszę, pan poseł Jan Szopiński, klub Lewica. Nie ma sprostowania. Panie pośle, proszę sobie usiąść. Proszę sobie usiąść albo się wybrać do psychiatry, może by to panu się przydało. Bardzo proszę opuścić to miejsce i nie utrudniać kolejnych oświadczeń. Pan poseł Jan Szopiński, zapraszam uprzejmie. Pani marszałek Gosiewska w jej niepowtarzalnym stylu. Oborę. Psychiatrę. Zalecam. Pani marszałek. Wyżywacie się na domokrążcach, którzy sprzedają starszemu człowiekowi patelnię, ale tego samego starszego człowieka przez całe życie doprowadzacie do niekorzystnego rozporządzania mieniem, wciągając przemocą w system tak zwany emerytalny i na koniec dajecie 13-14 emeryturę. Dziękuję. Kiedy wyjdziecie z ustawą, która ten dziękuję. Oszukańczy pan poseł proceder Jan Szopiński, ukróci. Klub Lewica, a ziemia jest płaska, panie pośle. Wicemarszałek Gosiewska nagminnie wyłącza mikrofon posłom opozycji, mimo że czas ich wypowiedzi jeszcze nie minął. Strasznie irytuje mnie takie postępowanie, bo dodatkowe 5 czy 10 sekund na skończenie myśli nikomu by nie zaszkodziło. A przypominam, że to naród wybiera posłów na Sejm RP i przydałoby się, żeby obywatele wiedzieli, co dokładnie poseł chciał swoją wypowiedzią przekazać. Jeśli dzisiejszy stan jest dla was stanem wyższej konieczności, to kiedy ten stan ustanie? Jakie warunki, na którym froncie wojennym mają być spełnione, żebyście stwierdzili... Pani poseł Małgorzata Pępek, Koalicja Obywatelska. Jakże to prostackie. Prawda. Jakże to prostackie. Prawda. A pan to jeszcze modli się po polsku, czy już po rosyjsku? Bardzo proszę, pani poseł. Pani marszałek. Pan marszałek Gosiewska, bo może młodzież nie notuje nas. I największy cham Rzeczypospolitej, ruska onuca. Bardzo proszę. Tak? To nie poseł, to cham. Bardzo proszę, pani poseł. Pani... Wicemarszałek Małgorzata Gosiewska, jeśli chodzi o sposób prowadzenia obrad, stoi zaraz obok wicemarszałka Terleckiego. Dlaczego PiS nie zastąpi kimś innym tej dwójki wybitnych osobowości? Zamykam dyskusję. Do głosowania w tej sprawie przystąpimy w bloku głosowań. Ogłaszam 10 minut przerwy. Siadał pałacu. Już lepszy byłby powrót pana Marka Kuchcińskiego, ewentualnie nowym wicemarszałkiem mógłby zostać pan Tadeusz Cymański albo Małgorzata Wasserman. Niestety nie zapowiada się na to, żeby wicemarszałek Małgorzata Gosiewska i wicemarszałek Ryszard Terlecki mieli przestać pełnić swoje funkcje i nic nie wskazuje na to, że zmienią oni swoje zachowanie. A szkoda, bo dzięki wspomnianym zmianom przynajmniej atmosfera podczas posiedzeń Sejmu byłaby o wiele przyjemniejsza. Co myślicie o zachowaniu posła Konfederacji Grzegorza Brauna oraz wicemarszałek Małgorzaty Gosiewskiej, którym marszałek lub wicemarszałek Sejmu RP był według was najlepszym gospodarzem? Odpowiedzi zostawcie w komentarzach pod nagraniem, dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do zobaczenia wkrótce.